trafić nie mogliśmy, nie? Czemu? To jest odizolowane wszystko od świata. Dramat, tak oszukują, że ludzie co kamieniami wszystko normalnie rzucali. 6 czy 8 ludzi praktycznie na mieszkaniu w wielkości 15 metrów kwadratowych. Trzy noce spałyśmy w samochodzie. Po prostu nie dało się zasnąć. Staraj się, wiesz, nic nie odzywać, ani nic takiego. Rób tylko w swoim. Jeszcze gorzej, bo tu ci chodzisz do pracy i ci nie płacą. W Holandii pracuje 300 tysięcy Polaków. Skarżą się na to, że są ofiarami systemu oszukiwania pracowników przez holenderskie biura pośrednictwa pracy. Nasi dziennikarze wcielili się w robotników szukających pracy, by na własnej skórze przekonać się o tym, jak ten system działa. Pojechaliśmy do jednego z największych biur. Szefostwo nie chciało z nami rozmawiać, a rzeczniczka postraszyła nas policją. Jeszcze raz grzecznie proszę o wyjście, bo w innym przypadku wezwę policję. Następnego dnia kobieta zadzwoniła z przeprosinami i zaproponowała spotkanie, ale tylko w cztery oczy i bez obecności kamery. Odmówiliśmy. Pojechaliśmy do kolejnego biura, jednego z trzech największych w Holandii. To za jego pośrednictwem nasi dziennikarze dostali pracę. Dzień dobry. Telewizja TVN, Jakub Stachowiak, program Superwizję. Realizujemy program na temat pracy Polaków w Holandii. To w jaki sposób są oszukiwani przez biuro pośrednictwa? Czy tego to ja nie wiem, czy nasze biuro akurat oszukuje, bo takich akurat sytuacji nie dostałem. Warunki mieszkaniowe są takie, że te 80 parę euro, które ludzie muszą płacić tygodniowo, to jest w tym... A czy to są mieszkania służbowe, także ja też... Ludzie mają nastawienie na to, że po prostu przyjeżdżając do Holandii, myślą, że na zachodzie jest komfort niesamowicie wysoki, postawiony. Ale zarabiacie na mieszkaniach, tak? Nie, ale nikt jeszcze nie... Nie spotkałem się w Holandii, żeby jakieś biuro zarabiało na mieszkaniach, bo do mieszkań się dopłaca. Do mieszkań się dopłaca? Tak. A podpisujecie z Polakami umowy od razu, od pierwszego dnia? Proszę, tutaj przyjechało państwo i podpisują dzisiaj. Jeszcze nie zaczęli pracy, dzisiaj dopiero przyjechali. I pierwsze, co to jest podpisywana umowa? Nie ma sytuacji innej, że na przykład w samochodzie w nocy podpisują? Nie, proszę bardzo, pani przyjechała, ja z nimi, z państwem teraz przeczytałem umowę. I teraz państwo teraz podpisują punkt po punkcie. Jest pan 100% pewien? Jestem 100% pewien. Nie ma nigdzie u nas, bynajmniej w tu. Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś w samochodzie w nocy podpisywał umowę. W życiu czegoś takiego nie było. To jest Patryk Szczepaniak, tak? Nasz dziennikarz. Gdzie podpisywałeś umowę? W autobusie już w drodze do Holandii. Do tak. Z panem ktoś podpisywał umowę? Tak, podpisywałem umowę w autobusie, którą wręczył mi kierowca w dwóch egzemplarzach. Jeden dla niego, drugi dla mnie. To jest kontrakt, który podpisujemy tutaj, między pracownikiem a pracodawcą, a ta pierwsza umowa... To pierwszy raz słyszę przypadek, żeby ktoś w busie podpisywał umowę na kolanie. To dla mnie to jest... To ma pan przynajmniej takich przypadków 6 bądź 7, bo tyle osób jechało. Okej, no to widocznie nie wiem. To co z tym zrobicie w takim razie? Znaczy, to ja nie wiem, ja to zgłoszę do biura i jeżeli taka jest sytuacja, to na pewno będzie... Pan jest koordynatorem tutaj? Tak, jestem w... Koordynatorem jeżdżę po firmach i też rozmawiam z firmami, jak ludzie pracują, jak ten, także... I nigdy pan nie spotkał się z sytuacją, że Polacy, bądź w ogóle pracownicy sezonowi są oszukiwani, nie. Tak? Tutaj bynajmniej nie, w tej firmie nigdy nie. Nawet pan nie słyszał o tym? Znaczy, słyszałem, w Holandii jest głośno o tym, że są ludzie oszukiwani i ten. Tyle tylko mówię, że to są firmy, które nie są znaczące w Holandii. Bardzo dziękuję za pomoc. Proszę bardzo. A pani życzymy miłej pracy. Niech się pani zastanowi, co pani podpisuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego w takim razie, panią. Dziękuję. Oczywiście stary, że mogę się robić. Tylko, że płaca jest k***a. Za czym to? Za 2 tygodnie dostałem 20 euro. Co? Odciąg po 9 wszystkiego. Później za 3 tygodnie dostałem 130, 130. No to k***a, dobra, nie? No i tak sobie opisuję to wszystko. Tu mi wychodziło 240, 235 euro. A mi daje 120, tak? No i już już powiedziałem, że to jest wow i teraz jestem z tym, nie? No i to była właśnie moja ostatnia praca tam w Holandii. Nie miałem tylko 3 prace i przerobiłem w sumie w Holandii pół roku, rok, nie wiem.